Aktualnie majówka jest dla wielu Polaków po prostu długim i wolnym weekendem od monotonnej pracy lub szkoły. Warto jednak od czasu do czasu przypomnieć, z jakiego powodu możemy odpocząć. Święta majowe mają swoją podstawę w historii Polski. Zacznijmy zatem od 1 maja, czyli Święta Pracy. Spośród wszystkich majowych świąt, Święto Pracy 1 maja jest jedynym międzynarodowym. Genezą powstania tego święta był krwawo stłumiony protest robotników jednej z firm w Chicago. W 1886 roku właściciel pewnej firmy postanowił zmodernizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce zatrudnił inne osoby. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały protesty pracowników. Podczas jednego z przemówień związkowcy zostali zaatakowani przez policję. Już 3 lata po tych tragicznych wydarzeniach, czyli w 1889 roku, druga międzynarodówka ustanowiła dzień 1 maja Świętem Pracy. Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w roku 1890 i często prowadziły do walki z zaborcami. Starcia prowadziły również do powstań pod przywództwem partii lewicowych oraz organizacji robotników. Pierwszy wniosek, by zaakceptować 1 maja jako polskie święto powszechne z prawem do dnia wolnego, pojawiło się dopiero w 1919 roku na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego. Jednak dopiero w PRL-u, mianowicie w 1950, ogłoszono 1 maja świętem państwowym. W czasach komuny Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w całorocznym kalendarzu. Nazwę imienia 1 maja nosiło wiele ulic i placów Polski. Obchody wiązały się z pochodami majowymi. Były to uroczyste przejścia przez miasta czy wsie, które upamiętniały ważne wydarzenia dla klasy robotniczej. Aktualnie Święto Pracy ma charakter spokojny i zazwyczaj nie towarzyszą mu żadne polityczne potyczki. Drugiego maja obchodzimy w zasadzie dwa święta. Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ono ustanowione w 2004 roku na cześć wywieszenia polskiej flagi w Berlinie jako triumf nad zdobytym miastem. Warto jest pamiętać o tym dniu jako o przypomnieniu sobie symboli narodowych. Jest to flaga, godło i hymn. Jeśli chodzi o godło, to wszyscy dobrze znamy białego, ukoronowanego orła na czerwonym polu. Symbol ten przejawia się już od najstarszej historii Polski, ponieważ Bolesław Chrobry bił go na swoich monetach i używał na pieczęciach. Natomiast Przemysław II w 1295 roku ustanowił herb z orłem jako oficjalny dla całego państwa polskiego. Jednak w trakcie naszej długiej historii godło nie zawsze wyglądało tak samo, ponieważ w wyniku złączenia korony z Litwą na herbie widniał polski orzeł oraz pogoń litewska. Po II wojnie światowej komuniści zdjęli Bielikowi koronę, a godło przedstawiało dostojnego ptaka bez nakrycia głowy. Obecna forma godła pochodzi z 1927 roku według projektu Zygmunta Kamińskiego, a wzorowana była na tym z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Nasza polska flaga jest prostokątem, na którym widnieją dwa kolory. Biały oznaczający czystość oraz czerwony oznaczający odwagę. Jednak kiedy uznano te dwie barwy za narodowe? Otóż odpowiedź na to pytanie prowadzi nas do jutrzejszego święta, gdyż zostało to ogłoszone w rok po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja, czyli w 1792 roku. Został nam jeszcze hymn. Tekst do niego został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku niedaleko Bolonii. Przyjechał on wtedy do Włoch, aby pomóc w formowaniu legionów polskich pod dowództwem generała Jana Dąbrowskiego. Melodia jest niestety nieznanego pochodzenia. Jako hymn Polski został zatwierdzony 26 lutego 1927 roku. Adam Mickiewicz w 1842 roku powiedział: sławna pieśń Legionów Polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju, niezależnie od warunków politycznych tego bytu i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo. 3 maja 1791 roku. Data znana prawdopodobnie każdemu Polakowi. Druga na świecie, po amerykańskiej, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza przyniosła umęczonej Polsce powiew wolności. W jej postanowieniach znalazły się przywrócenie monarchii dziedzicznej, częściowe zrównanie praw szlachty i mieszczan, wprowadzenie chłopów pod ochronę państwa i ograniczenie demokracji szlacheckiej. Ten czas był szczególnie trudny dla Polski. Mieliśmy za sobą już jeden rozbiór, a Rosja rozciągała nad nami protektorat. Sytuacja w kraju sprzyjała reformom, gdyż właśnie Rosja była zajęta wojną z Imperium Osmańskim. W 1788 roku rozpoczął się Sejm Czteroletni, podczas którego utworzyły się dwa stronnictwa – republikanów i patriotów. Ci pierwsi postulowali za zmianami ograniczającymi króla, a rozwijającymi Sejm. Ci drudzy stali w oczywistej opozycji. Prace nad ustawą zasadniczą rozpoczęły się w 1790 roku przez Ignacego Potockiego. Ostatecznie projekt tworzyli król Stanisław Poniatowski, wcześniej wspomniany Ignacy, Hugo Kołłątaj oraz Stanisław Małachowski. Zwolennicy konstytucji przesunęli jej obrady Sejmu aż o 2 dni. Sprawiło to, że jej przeciwnicy nie zdążyli jeszcze wrócić z wielkanocnej przerwy świątecznej. Nie ogłoszono nawet oficjalnej daty, tylko imiennie wezwano zwolenników na posiedzenie 3 maja 1791 roku. 2 maja przeczytano jej treść, a w nocy z 2 na 3 podpisano assekurację. W szczerej chęci ratunku ojczyzny w okropnych na Rzeczpospolitą okolicznościach projekt pod tytułem Ustawa Rządu w ręku Jego Wysokości Marszałka Sejmowego i Konfederacji Koronnej złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zaręczając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru, co dla większej wiary podpisami naszymi stwierdzamy. 3 maja na obradach zjawiło się 182 posłów, z czego 72 było przeciwnym konstytucji. Wszystko odbywało się w ramach zamachu stanu, dlatego zamek był otoczony przez wojska Józefa Poniatowskiego. Opozycja gwałtownie protestowała przeciwko konstytucji, do samego zaprzysiężenia doszło jednak przez przypadek. Władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowy Stanisława Augusta do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, następnie wezwał zebranych do przejścia do kolegiaty świętego Jana na nabożeństwo dziękczynne. Konstytucja została przyjęta większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłumy na sali obrad i przed zamkiem. Z konstytucją wiążą się różne intrygujące ciekawostki. Wraz z dniem uchwalenia Konstytucji 3 maja zniknęła Rzeczpospolita Obojga Narodów, a powstała Rzeczpospolita Polska. Za świętami majowymi kryją się wielkie karty historii, o których powinniśmy chociaż raz w roku sobie przypominać.